Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, ponieważ zadziały się na nim takie rzeczy, które myślę, że pomogą nam pokonać kilka lochów i zbliżyć się tutaj do topki serwera, powiedzmy, jeżeli chodzi o level. Mianowicie tak, po pierwsze udało nam się tutaj zrobić trenera już na poziom 14, więc no to już jest naprawdę wysoki trener, wydaje mi się, jak na ten poziom. Teraz będę chciał chyba tutaj lecieć serce 15 i trener 15, dopiero ten traktor dalej ruszę. Natomiast teraz sobie polecę wehikuł, tylko może jeszcze wbiję jakiś level, może 2-3 i dopiero ten wehikuł odbiorę i zacznę go ulepszać. Kolejna sprawa, kopalnia. Kopalnia stanęła nam na poziom 15, wypadły mi już chyba 2 gemy dla mnie, nawet 3 gemy z tej kopalni. Po pierwsze broń, jak widzicie 574. Duży gem na inteligencję, więc spory. Tutaj wypadł mi mały 470, a i tak mi dał tam chyba 110 inteligencji więcej, więc go sobie po prostu podmieniłem. I tutaj na HP mi wypadł tak samo 584. Także no te gemy są naprawdę mocne. Ja tutaj mam dużo słabych gemów i ja o tym wiem. Natomiast właśnie specjalnie ich nie wymieniałem, bo wiedziałem, że raczej będzie ten czarny piątek, więc lepiej tą kopalnię po prostu przycisnąć. Teraz sobie tak kopę co 10 godzinek na spokojnie. Natomiast muszę tutaj oszczędzać surowce do czarnego piątku właśnie, żeby mieć za co kopać. Tak więc po prostu na ten moment tak na wariata nie zmieniam ich, tylko sobie delikatnie, bo jednak to kopanie naprawdę tych właśnie surowcy kosztuje dosyć dużo. I po prostu nie chcę ryzykować, że mi tam braknie albo coś w tym stylu. Tak więc na razie, tak jak mówię, na spokojnie. I tak naprawdę chyba tyle. Udało nam się w końcu tutaj wszystkie platynki zakupić. Tak naprawdę brakowało mi popcornu i toalety bardzo długo, chyba z tydzień miałem same skipy. Później mi wypadła toaleta i potem na kolejny dzień popcorn, więc tak dzień po dniu się udało na szczęście to zdobyć. No i teraz już lecimy tylko i wyłącznie same skipy. Wydaje mi się, że leci to dość szybko i myślę, że sprawnie. Dobra, i teraz tak, zanim jeszcze zaczniemy tutaj te lochy, może od razu zmienię maskę na kota. To, co ciekawe, startuje nowy serwer międzynarodowy. Od razu zaznaczam, że serwer W44 wyszedł jakoś 3 tygodnie temu i teraz już wychodzi serwer 45. Serwer będzie o tyle ciekawy, że tak jak mówię, najprawdopodobniej będzie czarny piątek, czyli będą lecieć same czarne gemy, nieważne czy mamy kopalnię 15, czy pierwszą, czy mamy jakąś salkę 15 w gildii i tak dalej. Najprawdopodobniej będzie to trwało 3 dni, bo tak trwało w tamtym roku. I co jest najciekawsze, na nowym serwerze będzie to samo, nie? Więc od razu z pierwszej kopalni będą wam lecieć czarne gemy. Więc no, dlatego wydaje mi się, że ten serwer powstaje, bo dużo osób się właśnie skusi na ten serwer, dlatego że tak to będzie działało, że od samych pierwszych leveli te czarne gemy będziemy mogli mieć. Tak więc no ciekawa sprawa, nie? Ciekawa sprawa, dlatego że wydaje mi się, że nawet może mniej grzybów iść na kopanie gemów, dlatego że będą lecieć same czarne, tak? Więc nieważne czy mały, czy duży, czy średni, każdy będzie pasował dla nas jakby, więc nie ma czegoś takiego, że nam na przykład, nie wiem, 15 pod rząd wyleci nie dla naszej klasy. Tak więc może być serwer ciekawy. Czy ja na nim gram? Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, zastanawiam się, być może jak ten materiał wyjdzie, bo nagrałem go dosyć wcześnie, może jak on wyjdzie o 16, to może już będę wiedział, będę wam dawał znać, albo dam jakąś niespodziankę, zrobię coś w tym stylu. W każdym razie nie mówię nie, bo wydaje mi się, że to może być dość ciekawe, ale no czy to jest dobre podejście? Wydaje mi się, że nie, dlatego że może już wiecie co, wejdziemy tutaj w lochy, może zaczniemy sobie od tego 13 piętra, bo jednak to mnie już od dawna kusi, żeby pokonać. Maska kota jest, więc wydaje mi się, że po prostu lecimy. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobre, w sensie to jest takie wyciskanie, wiecie, W44 wyszedł dlatego, że był ten legendarny loch, więc po prostu tam można było polecieć właśnie o ten legendarny loch i też tych grzybów wydać sporo, żeby tam iść do przodu. No W45 teraz wychodzi o ten czarny piątek, dobra, i zobaczcie jak szybko padła, wcześniej się z nim tyle męczyliśmy. Okej, wiecie co, może ja to po prostu zapiszę. Mam to tutaj? Nie mam, muszę zrobić w ten sposób, cyk, zapisz walkę, pyk. I okej, strefa mroku, licho piekielne, dobra, tu mogę w sumie to wszystko odznaczyć. To te stare lochy, które nie były zbyt ciekawe, to nawet nie będę wam pokazywał, to sobie zostawimy. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o ranking, no to tutaj macie coś takiego, możecie sobie obejrzeć jak to wygląda, nie będę tutaj się za bardzo rozwodził. No, Rotax z ikoną, bardzo ładnie jeżeli chodzi o druidów, Szymcio, Sasek, Berserki, Son, Mag. No
i co? No, Kowalik tutaj widzę, że zwiadowca, ale tutaj, nie, jest Kierao chyba największy level zwiadowcy, Olek wojownik, ale Diabeł tutaj od nas najwyższy level wojownik z tego co widzę. No tak to wygląda, po prostu nie będę się tutaj rozwodził. Pupile jesteśmy na drugim miejscu w tym momencie, ale tutaj niewiele nam brakuje. Podziemia chyba jako jedyni mamy 14 serce już i tak jak mówię, no w najbliższy weekend będą skarby lasu, powinny być przynajmniej, więc pewnie sobie uzbieram na 15 serce i poleci już to serce na 15, potem trener 15, potem traktor, albo nawet traktor później, tylko najpierw wehikuł, kopalnia i dopiero traktor. Zobaczymy jak to wyjdzie, taki jest plan przynajmniej, nie? Więc no, a jeżeli chodzi o gildię, to się troszeczkę pozmieniało, dlatego że doszło do nas kilka silnych osób, między innymi Rotax, między innymi tutaj Civic gdzieś był, teraz w tym momencie mi uciekł, tutaj jest, gdzieś spadł, był wyżej, Civic i tak dalej, no sporo silnych osób do nas doszło. Ze Zjednoczonych, bo coś tam się odwaliło niedobrego, nie wiem, nie zagłębiałem się bardzo w ten temat, o co tam chodziło. W każdym razie, no jak widzicie, Zjednoczeni już tutaj zaczęli przegrywać z Redemptions, więc oni weszli na drugą pozycję, no a my jesteśmy już, wydaje mi się, że twardo na ten moment na pierwszej pozycji, także fajnie to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o gildię i oprócz tego mamy już 4 salki 15, więc też chyba najwięcej na serwerze. Tutaj Zjednoczeni mają w opisie, że 2, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo wcześniej mieli, że 2, ale był u nich Rotax, który miał właśnie tą salkę 15, więc ten opis chyba jest po prostu niezaktualizowany. Natomiast jeżeli chodzi o Redemptions, to nic nie piszą o czarnych kamieniach, więc nie wiem ile tych 15 salek mają. No a my już mamy 4, więc też fajna ilość. Dobra, więc tak to jeżeli chodzi o gildię, żeby tutaj nie było, że nie pokazałem. I lecimy dalej. Wróżek Henryk, czy uda nam się go pokonać? To jest mag i pad, zobaczcie jak szybko, praktycznie po chwili. Też go zapisujemy i lecimy dalej. Kolejny to jest Dymik Majciarz, to jest znowu wojownik. Zobaczymy, czy uda nam się może też go pokonać. Byłoby na pewno bardzo miło. I tak, wracając właśnie do tematu tych serwerów, czy takie wypuszczanie serwera, co okazja, żeby jakby wycisnąć jak najwięcej? Bo tak jak mówię, no teraz mogą się ludzie rzucić o te czarne gemy, zobaczymy, czy to jest ok, no nie wiem, nie wydaje mi się, w sensie mogli na przykład sobie odpuścić na Halloween, w sensie no dobrze, na Halloween, na ten loch halloweenowy mogli sobie odpuścić właśnie serwer i teraz na przykład go wydać, nie? To by był wtedy W44, no ale nie wiem, no ciekawi mnie też, że skoro tak to idzie i teraz znowu w tym tygodniu będzie serwer jest oczywiście tak jak mówię W45, pod linkiem w45.syfygame.net standardowo i jeżeli jakby po prostu nie wiem, czy w takim tempie na święta znowu wyjdzie serwer, tam w grudniu jakoś pod koniec, bo na to wszystko wskazuje, no i naprawdę jest to no takie dziwne, nie? Wydaje mi się, że dziwne. Oprócz tego, jeżeli chodzi, tak jak mówię, no czarny jeszcze nie ma oficjalnych informacji o tam eventach, ani niczym takim, więc ja też do końca nie wiem, jak to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że oprócz czarnego piątku, który pewnie będzie trwał 3 dni, tak jak to było rok temu, oprócz promocji na grzyby, która tak czy siak by była, bo to jest ostatni weekend miesiąca, wydaje mi się, że jeszcze będzie 4 razy event, czyli po prostu będą wszystkie eventy. No twórcy w tym roku jakby nauczyli nas, że każda okazja jest dobra, żeby 4 razy event zrobić, a skoro już tak lecą, żeby wycisnąć jak najwięcej właśnie z tego serwera, w sensie no z tego czarnego piątku, że już wypuszczałem serwer i tak dalej, no to wydaje mi się, że faktycznie może być ten 4 razy event, także pewnie oni to ogłoszą tam jakoś kilka dni przed. Może już to jest nawet ogłoszone, jak ten film wychodzi, nie jestem pewien, chociaż dzisiaj poniedziałek, to raczej nie, no ale nieważne. Mam na myśli po prostu to, że dobrze, żebyście sobie przygotowali wartę o godzinie w czwartek 14, żeby ewentualnie ją odebrać z eventem Golda. To są takie moje przypuszczenia, tak jak mówię, może ja o tym jeszcze nie wiem, bo tutaj może wiele osób mi zarzucić, że mam szybciej informacje, nie mam właśnie, nic o tym nie wiem z ręką na sercu. Więc sam tak jakby czekam na te informacje, ale tak mi się wydaje, no już jakby nauczony doświadczeniem i wiedzą jakie tutaj są zagrywki, jeżeli chodzi o te eventy i tak dalej, no to wydaje mi się, że właśnie coś takiego będzie. No ale dobra, zobaczymy, na razie Dymik Majciarz, coś nam tutaj niestety nie chce paść, to jest trzeci przeciwnik na 20, z tego co wiem Rotax i Konop mają 5, więc no kolejnych dwóch pokonali, no to jest wojownik, więc w teorii jakby nam jakieś uniki siadły z naszej strony, ze strony Kunegundy, no to na pewno by było łatwo go pokonać, no ale widzicie, że sporo grzybów na niego zużyliśmy i w ogóle nie ma nawet opcji, żeby coś tutaj faktycznie zrobić. Tu nam wypadły dwa itemki, ale niestety są one na
na wszystkie cechy, tak więc nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu dajemy je do rozmontowania i okej, lecimy chyba dalej. Ile jeszcze będę chciał na niego zużyć? No powiedzmy tak ze 150 grzybków, nie? No bo to nam jednak da 300 milionów expa, więc no to jest na pewno sporo expa, jakby nie było. Także tutaj sobie popróbujemy go jeszcze przeklikać, a jeżeli się nie uda, no to polecimy dalej. Tak jak mówię, no te statystyki nasze wzrosły dość mocno, mimo że dopiero wymieniliśmy dwa gemy na inteligencję i to jeszcze jeden mały i jeden na HP, duży też, no to i tak już, tak jak mówię, no wzrosło nieźle. Właśnie te nasze nazwijmy to statystyki po prostu wzrosły, gdzie myślę, że te lochy będą nam jakoś łatwiej siadać. Zresztą no widzicie, no pierwszych dwóch pokonaliśmy dość łatwo, oprócz tego trener 14, tak jak mówiłem na początku odcinka, no to też jest no sporo nam daje na pewno, nie? Sporo nam daje, zwłaszcza, że raczej inne osoby mają go na 12, może max 13 poziomie, chociaż raczej wydaje mi się, że jest to właśnie 12 poziom, tak więc no po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze powiedzmy 50 grzybków mniej więcej na niego, no i jeżeli się nie uda, no to lecimy dalej. Szkoda, bo liczyłem, że jeszcze jego chociaż pokonamy i na czwartym się zablokujemy, bo z tego co wiem, Konob i właśnie Rotax się blokowali na czwartym bardziej. No ten myślę, że jest do zrobienia, tylko no to jest ilość grzybów, nie, jaką będziemy musieli na niego wydać, więc nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, czy my chcemy teraz wejść do tornadka? Może wejdziemy, zobaczymy ile my tu jesteśmy w ogóle w stanie pokonać i czy cokolwiek jesteśmy. Wydaje mi się, że no pewnie tak, nawet już ponad 400 tornado dobrze by było zrobić, no ale zobaczymy. Teraz jesteśmy na etapie tych nietoperzy, które są dość silne i mają 30 tysięcy siły zresztą, także sporo, no ale zobaczymy. No maska kota jest, fajnie ten chociaż 322 level właśnie dobić na tych nietoperzach, ale zobacz, no dobra, padł, ale zobaczcie, że one w ogóle nie chcą padać, chyba kolejny padł, tak mi coś mignęło, także lecimy dalej. Możecie napisać w komentarzu, co wy myślicie o takim czymś. No powiem tak, serwer wyszedł polski, czyli ten, na którym obecnie jesteśmy, miesiąc temu, jakoś dwa tygodnie, coś koło tego, a już ludzie spamują na grupach, na Facebooku, u mnie pod filmami i tak dalej, już spamują, kiedy nowy polski serwer, więc jakby no ja podtrzymuję zdanie, że to są sobie winne te osoby. Zresztą pod fanpage'em tam Shakesa też widzę często pytania nie tylko z Polski, chociaż o dziwo są to przeważnie Polacy, ale nie tylko oni. Właśnie widzę te pytania o nowe serwery co chwilę, międzynarodowe, polskie i tak dalej, więc no skoro widzą, że skoro jest popyt, no to jest podaż, nie? W tym sensie, że po prostu no ludzie chcą nowe serwery, no to oni je wypuszczają. Dla nich to wydaje mi się, że jest najmniejsza taka, po najmniejszej linii oporu zarobek, nie? W tym sensie, bo jakby nowy serwer ich tam nie kosztuje nie wiadomo ile i tak dalej, żeby go po prostu otworzyć, no a wiadomo, że z takiego nowego serwera jest właśnie największy zarobek. Dobra, troszeczkę tutaj tornad poszło, ale nie za wiele. Idzie to dosyć opornie, no mówię, no to jest taki wstęp, żeby jeszcze jakieś tam levelki dobić, natomiast no wszystko tutaj pójdzie, jak się ubierzemy w 100% w czarne kamyki, wydaje mi się, że wtedy będzie o wiele łatwiej i będzie to wszystko siadać dosłownie praktycznie za darmo. Mamy kolejnego wojownika, jak widzicie on jest słabszy delikatnie od tych nietoperzy, bo ma mniej niż 30 tysięcy siły, no ale padł, teraz jest mak, no i nie mamy miejsca w plecaku. Czy my dostaliśmy cokolwiek? Niestety nic nie dostaliśmy, co byśmy mogli po prostu sprzedać do wiedźmy, ale tu widzę, że nie są wcale takie drogie itemki, no te po 3 miliony wypadałoby zostawić. Tutaj rękawice, tutaj klata jest tania, dobra, na ten moment zrobimy to w ten sposób i lecimy dalej. O, mamy chyba buciki. No, akurat zobaczcie, buciki do wiedźmy i akurat takie tanie. Dobra, czy my tu w ogóle mamy wszystko zaczarowane? Mamy. Zdenerwowałbym się, gdybyśmy nie mieli. No ale wszystko jest dobrze. Okej, kolejny padł, no i mamy 400 tornado, które chyba też padnie i chyba uda nam się po prostu przebić to 400 tornado, nie? Więc na pewno będzie spoko. No mieliśmy w ogóle też, zapomniałem o tym całkiem wspomnieć, mieliśmy teraz event Golda przecież, był on dostępny właśnie w poprzedni weekend, no to tym bardziej te statystyki nam spuchły, więc tym bardziej po prostu jest to łatwe do ubijania te lochy, no bo tych statystyk naprawdę sporo wpadło. Dobra, kolejny mag, teraz zwiadowca, no i wojownik. Okej, myślę, że tutaj się już możemy zatrzymać. I tak wbiliśmy więcej niż planowałem. To możemy posprzedawać. To za 3 miliony to możemy na razie zostawić. Mamy teraz, lecimy w inteligencję, więc kilka statystyk możemy, w sensie trochę golda możemy przeznaczyć. No i co, jeżeli chodzi o strefę mroku, no to chyba tyle, na ten moment nie ma w ogóle co. O, zapomniałem co ciekawe portal, ale nie padł, to dobra, to chociaż nie będę sobie pluł w brodę. No i okej, lecimy dalej, mamy teraz Hemorrhoidor Smolder, to jest
To jest mag, który jak widzicie padł dosyć szybko. No i mamy teraz upiornych jeźdźców. Wojownik, którego też w teorii powinniśmy pokonać. W ogóle na jakim poziomie jest Rotax i Konop, to też mnie ciekawi, bo oni tutaj mają to w swoim opisie. 12, chociaż z tego co wiem, to Konop na dupca te lochy jak zły, więc może lepiej Rotaxa. A Rotax też ma 12, ok, czyli jesteśmy 3 hemoridory do tyłu. Tak więc dosyć sporo, no ale czy uda się je w ogóle pokonać? No tutaj musi być kwestia, na pewno kwestia szczęścia, żeby tych uników porobić jakąś fajną ilość. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle paladyn. Dokładnie, to jest paladyn, więc no na naszego zwiadowcę jest naprawdę mocny, no ale wiadomo, no tutaj jakaś magia uników i może uda się faktycznie go pokonać, no to jest dopiero 9, nie? A tu jeszcze oprócz niego dwóch powinniśmy pokonać, żeby do nich dobić. Będzie ciężko, nie? Oni też mają lepsze statystyki, bo mają lepsze gemy. No ja te gemy nie ukrywam, że zaniedbałem, zresztą o tym już mówiłem, no ale to wszystko było, żeby tam z tyłu głowy właśnie myśleć o tym czarnym piątku, bo wiedziałem, że on po prostu będzie. No i co? No i nie wymieniałem gemów, tylko no leciałem tą kopalnię jedną za drugą. W tym momencie, jak widzicie, mamy już 15. Planowałem też kwatery walność na 15, właśnie żeby te gemy się jeszcze krócej kopały, no ale jest to naprawdę bardzo drogi biznes, jeżeli chodzi o surowce, i po prostu no już wolę odkładać na to kopanie, żeby na pewno się ubrać chociaż w same duże czarne, chociaż moją postać. No a wiadomo, że jeszcze pachołkom bym tam dał parę gemików właśnie nawet małych, czarnych, więc no lepiej te surowce w tym momencie odkładać, no a kwatery jakoś tam z czasem też się na ten 15 poziom machnie, nie ma z tym problemu. Dobra, i udało się go pokonać, co ciekawe, więc spoko. Tu mamy jakieś rękawice, od razu możemy je dać do kibla, bo dzisiaj nic nie dawałem w ten sposób. Punkty życia już 6%, jak sami widzicie, ale okej. Tu mamy, to jest drogie i ta broń jest, powiedzmy, nawet droga, na razie to zostawimy. Dobra, i kolejny przeciwnik, potwór w jeziorze, i to jest zwiadowca, gdzie pierwsza próba, tam mu zostało chyba 900 tysięcy, więc no wygląda na to, że jego pokonamy o wiele szybciej, aniżeli tego potwornych jeźdźców. No i w sumie, no na logikę nawet, no to jest zwiadowca, tamten był paladyn, więc no na logikę powinniśmy tego zwiadowcę szybciej pokonać. No i dokładnie, pokonany, i mamy 323 poziom. I mamy kolejnego epika, którego możemy wykorzystać jutro do kibelka. Tak więc no ja się cieszę, zobaczmy, czy mamy coś tu taniego. W sumie to zamiast sprzedawać te, to mogę chyba wywalić tą ulepszoną jakość przedmiotu, w razie czego sobie znajdziemy. Zresztą już mi chyba powinny lecieć plus 3, o ile dobrze kojarzę. Więc dobra, w tym momencie zrobimy to w ten sposób i lecimy dalej. Czy uda nam się pokonać kolejnego, żeby dobić do 12? No w sumie tak mu schodzimy dosyć powiedzmy, dosyć nisko, jeżeli chodzi o to HP. To jest chyba wojownik, możemy w sumie zobaczyć. Chociaż nie, chyba paladyn. Ten pierwszy cios taki mocny, ale on generalnie nas dosyć mocno bije. A my mu w ogóle prawie nic nie robimy, zobaczcie jak to wygląda. Nie jestem w stanie tutaj, jak my mu w ogóle zbijamy, ta próba była tragiczna dla nas. No ale to muszą jakieś uniki siąść. Dobra, wiecie co? W sumie to z nim się na razie wstrzymamy. Nie ma sensu go na ten moment cisnąć. Dalej, góra Olimp mamy 3, szkoła magii mamy 9, więc zobaczmy jak to wygląda. Szkoła 12, góra 4, ok, czyli tak, tutaj tego powinniśmy w teorii pokonać, żeby polecić na czwarte, ale w sumie on nam, to jest zwiadowca, o tam 7 milionów, ale w sumie on nam nie da zbyt dużej ilości doświadczenia. To jest który poziom? 270, także nie będę go dzisiaj klikał. Jeszcze będę chciał wejść do wieży i może tą wieżę nawet zamknąć. Nie wiem, czy mi się to uda, mamy teraz 99 piętro, zobaczymy. Okej, mamy tą szkołę magii, no oni mają jak widzicie 12, my mamy teraz w tym momencie 10, bo udało nam się pokonać. Tutaj sobie piczek standardowo bierzemy do kibelka, fajnie, że one lecą. Dobra, Sirius Black, to jest mag, no i jego powinniśmy dość szybko pokonać, pokonany nawet. O kurde, a w ogóle dla was walk nie zapisuję, no to mój błąd. Dobra, zapiszmy to co, aha, tu mi się w sumie większość zapisało, tylko ten Sirius Black się zbugował. No ale dobra, lecimy dalej. No i mamy Suworyt Snap, ok. Ciekawa nazwa, jak na taką, nazwijmy to, podróbkę. No to też jest mag, no i w sumie nie wiem, czy jego już nam się uda pokonać. Chyba jesteśmy za słabi na ten moment, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie, no, może jakbyśmy tam poklikali jakoś bardziej, to może i by był też do ubicia. Ale w tym momencie nie ma to kompletnie sensu chyba klikanie go. No bo by był za drogi, nie dałby wcale tak dużo expa, nie? Tak więc chyba musimy się wstrzymać w tym temacie. No i dobra, 13 piętro, Esteros i nordyccy bogowie. Jak to wygląda u nich?
Esteros mają 10, o, czyli pokonali. Szkołę 12, bogowie 5. Dobra, czyli tutaj tego Tora myślę, że jesteśmy w stanie pokonać. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie, no, oni pokonali to i my możemy spróbować. To jest wojownik, tak więc no może tymi unikami jakoś go tutaj oszukamy. Powiedzmy, że na niego do 1000, bo nie, też tak jak mówię, nie da nam za wiele expa. No a ten Esteros, Gurowas, czyli blok no, na dłuższy moment na pewno. Ale może spróbujemy go po prostu jakoś tam dziabnąć. Może na niego wydamy, o, pokonany, o dziwo, zobaczcie, dwa grzyby przed, nazwijmy to, limitem. No i mamy jakieś, o kurde, runa 25%. Ja pierniczę, zamieniamy, nawet nie wiem, że już mogę taką mocną runę mieć. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o Magusia? Minus 31, no to ta rózga nie jest jakaś wybitna, ale też będzie do kibla. No i tutaj inteligencja plus 31, a w naszym wypadku ile to nam daje? Plus 4, więc nie za wiele, ale możemy jak najbardziej Magusiowi podmienić. Odzysk klejnotu, cyk. Dobra, i cyk. Wydaje mi się, że jest git. Tutaj za 3 miliony znowu jakieś... Aha, to już mieliśmy wcześniej. Dobra, na ten moment niech będzie. Czyli pokonany, też go sobie możemy zapisać, żeby był. I dobra, lecimy chyba dalej. No tu już nie ma szans. Ta runa na pewno nam bardzo, bardzo pomogła, tak mi się przynajmniej wydaje, w sensie no pomoże i nawet pokusiłbym się o powrót tutaj do tego 13 piętra, ale to zobaczymy. No jeszcze tak jak mówię, najbardziej chcę wejść do tej wieży, no ale dobra, zanim wieża, no to Gurowas. 25% runka w porównaniu, że mieliśmy 21, no to te 4% na pewno nam dało sporo, tak więc teraz na tego Gurowasa popróbujemy. 10 to jest chyba mak, na którego już nie ma szans, żeby go w tym momencie przeklikać, no ale tego Gurowasa może faktycznie byłby do zrobienia, jeżeli jakieś uniki by siadły. Ja już zresztą pamiętam, że wcześniej jakieś tam bliższe próby mu zostawiałem. No a teraz wiadomo, te statystyki mamy większe i troszeczkę to lepiej wygląda, właśnie jeżeli o nie chodzi. Tak więc zobaczymy, no ale na razie no tak do połowy mu schodzimy max i to w ogóle rzadko, więc no nie wiem, nie wygląda to jakoś bardzo, ale to bardzo obiecująco. Tam 24 miliony, więc nieźle, ale chyba dobra, powiedzmy do 800 i jeżeli nie padnie, no to wracamy sobie do wieży. I tą wieżę, tak jak mówię, spróbujemy zamknąć. No jest to już najwyższy moment, mimo że ja mam te statystyki dość słabe jak na swój level, o tam 7 milionów, kurde, no szkoda, bliskie próby, tam zawsze taka próba boli, bo to wiadomo, że brakuje jednego, dwóch uników i ona by po prostu siadła i byśmy go pokonali. No ale niestety w tej grze tak jest często, że takie próby nam dają nadzieję, a potem kolejne, załóżmy 500 grzybów i dany przeciwnik nie pada, sorry. Ale mam troszeczkę chrypę. Dobra, no to jeszcze 5 grzybów i chyba tyle. I jeżeli chodzi o niego, no to niestety stop. I lecimy teraz do wieży. No i tą wieżę spróbujemy zamknąć, bo już tak jak mówię, powinniśmy to zrobić naprawdę dawno, dawno temu. Dobra, czyli tak, wchodzimy tutaj. Mamy wszystko, mam nadzieję, że zaczarowane. Jeszcze tutaj sobie zerknijmy. Chyba tak, chyba jest zaczarowane faktycznie. No i dobra, lecimy do tej wieży. Tak jak mówię, przed weekendem Golda sobie delikatnie ją poklikałem. Chyba nie pamiętam, którą tam miałem. Parę pięterek w każdym razie padło. No a teraz dobrze by było to zamknąć. 8 milionów próba tam widzieliśmy. Generalnie mu schodzimy zazwyczaj ponad połowę HP mu zbijamy, więc no wygląda to powiedzmy obiecująco, ale zobaczymy, tam 2 miliony niecałe, no szkoda, że nie padł, ale spoko, no próbujemy dalej, na pewno jakbyśmy runki też poszukali tak właśnie około 25% i dali każdemu naszemu pachołkowi, no to na pewno byłoby to łatwiejsze, ale w tym momencie no jak sami widzicie, nie ma na to czasu, ani też mi się nie chce, tylko po prostu lecimy dalej, próbujemy iść na żywioł i próbujemy pokonać z marszu, nie? Z marszu tą wieżę. No i tak, no i to tak naprawdę taki przedsmak, dobra, udało się pokonać i to tak naprawdę taki przedsmak tego naszego druida, jeżeli chodzi o, jak najbardziej, fajne rękawice, jeżeli chodzi o właśnie ten czarny piątek, bo na czarnym piątku planuję o wiele więcej zrobić. I tyle, no też chciałem wam dać znać, tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o ten nowy serwer i tak dalej, bo sam się dowiedziałem chwilę przed nagrywaniem, już mamy setną wieżę, okej, dobra, ciśniemy tą setną wieżę, próbujemy już to w końcu zamknąć. 13 milionów, no są te próby bliskie, już wydaje mi się, że mogliśmy to zrobić nawet wcześniej, ale poczekałem na odcinek, no i zobaczymy, czy faktycznie się to uda. Jedna próba, tak jak mówię, była taka 13 milionów, tak więc no to dość bliska.
W sumie ten 324 level fajnie by było dobić, no ale już ciężko jest znaczyć, no tak naprawdę albo Esteros, albo 13 piętro w mroku, tak mi się wydaje, że to jedyne opcje, które dadzą nam tego expa naprawdę sporo i ten level moglibyśmy wbić dzięki nim, no ale zobaczymy. Dobra, na razie się skupiamy na tej wieży, bo to wiadomo, że jest dodatkowy gold z awki, awkę codziennie robimy, więc dobrze po prostu by było, dobrze by było tą wieżę sobie już zamknąć i mieć ją z głowy i już o niej po prostu nie myśleć tam na kolejny odcinku, gdzie będziemy te czarne kamyki testować, bo taki jest plan, żeby z druida właśnie nagrać dopiero po czarnym piątku, żeby te kamyczki sobie przetestować i zobaczyć, jak to będzie szło. To pierwsza sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że też zbliżamy się do odcinka Berserka, gdzie będziemy zamykać Tornado. Nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu to nam się uda, mam taką nadzieję. Natomiast no, tam już to EQ coraz mniej mam w tym EQ itemków i coraz więcej po prostu no, zużywam codziennie itemki i wrzucam do kibla i tam do wiedźmy, jak coś mam, więc coraz więcej miejsca się robi. Tak więc, no, tak jak mówię, zbliża się wielkimi krokami właśnie ten odcinek zamykania Tornada Berserkiem, który myślę, że też wam się spodoba. Dobra, no ciśniemy, udało się, pokonana. Okej, już miałem mówić, że ciśniemy, a tutaj chwila, moment i roszpiunka została pokonana i mamy osiągnięcie odblokowane, ukończ wieżę, także spoko, udało nam się, możemy w sumie tą ostatnią walkę zapisać, zobaczyć, jak to wyglądało. No i co, czy my chcemy coś jeszcze dzisiaj cisnąć, czy już sobie dajemy spokój? Zobaczmy, jak to Tornado nam będzie szło, czy będzie to szło jakoś łatwiej, czy niekoniecznie. No teraz mamy akurat wojownika, dobra, pokonany. Teraz mamy kogo? Znowu wojownika i to bardzo mocnego, kurde, 33,5 tysiąca siły, więc z nim tu będzie ciężko, także chyba nawet nie ma co. Damy sobie troszeczkę znowu w inteligencję i dobra, teraz co? No może jeszcze tutaj powiedzmy tak do 200 grzybów, może do 250 grzybków, zostawimy sobie 250, zobaczymy, jak to po prostu pójdzie, jeżeli chodzi o tego dymika majciarza, jakieś tam levele jakieś tam levele wbiliśmy, oprócz tego runka lepsza z naszej strony, więc no może udałoby się go faktycznie pokonać. Nie wiem, czy on by nam dał 300 milionów expa, ile nam brakuje do levela. No zdecydowanie by nam wbił level, więc no fajnie by było po prostu go pokonać. Dobra, zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Dymik majciarz, no były tam takie bliższe próby, przynajmniej kilka ich było, jak wcześniej go próbowaliśmy, trochę też grzybów na niego poszło, jakby nie było. No ale zobaczymy, jak to faktycznie będzie z nim tutaj wyglądać. No mówię, no dobrze by go było pokonać, bylibyśmy na czwartym. Czwarty to jest chyba zwiadowca, o ile mnie pamięć nie myli. No i z nim właśnie chłopaki też mieli dość spory problem, właśnie jeżeli chodzi tutaj o druidów, więc no i tak byśmy byli do tyłu do nich. Ale już jak sami widzicie, powolutku się zbliżamy. No kurczę, ten trener też mi na pewno sporo dał te statystyki, więc no jakby tutaj jakieś kryty z naszej strony. Na pewno też mam starą broń, to też jest bardzo istotne, wydaje mi się, że tą broń mam faktycznie starą i na pewno tutaj bronie już mi dają sporo. Zresztą możemy sobie, no sami widzicie, plus 40, plus 36, plus 32, więc tutaj jeszcze jak, oj, nie chciałem tego, więc tutaj jeszcze jak sobie byśmy znaleźli jakąś broń lepszą, z ulepszoną jakością przedmiotu przede wszystkim, no to na pewno by tych obrażeń dawało wiele więcej, no ale to się wstrzymam, bo tak jak mówię, coś mi tutaj mówi, że może być 4 razy event właśnie w kolejny weekend, oprócz tego czarnego piątku, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, wiecie co, ja tutaj może to bym sobie ulepszył razy 2, żeby było razy 5 i może to bym jeszcze ulepszył raz, no tu mówię, tu z tymi ulepszeniami troszkę zepsułem, więc teraz to jakoś staram się nadrabiać, no ale dobra, zawsze to trochę statystyk, no i ciśniemy dalej, jeszcze ponad 150 grzybów na tego kolegę chcemy wydać, żeby go tutaj może jakoś ubić, może jakoś ustrzelić tymi naszymi unikami i unikami Kunegundy oczywiście, bo ona też na pewno wiele wnosi, jeżeli chodzi właśnie o walkę w strefie mroku. No ale to mówię, no my jesteśmy tutaj też zwiadowcą przede wszystkim i to my tutaj powinniśmy największą robotę zrobić, no bo te statystyki mamy najmocniejsze, no i bijemy więcej od Kunegundy. Widzieliście tą próbę? Chyba tam było 700 tysięcy, na 112, prawie 113 milionów HP jego zostało mu 700 tysięcy, no to jest naprawdę pek jak nie wiem. I zakładam, że go nie pokonamy do tych 200 grzybów, zakładam, do 250 mieliśmy w sumie, ale dobra, powiedzmy do 200, no bo teraz to mnie zdenerwował, no ale kurde, no to już taki pech i mówię, i to właśnie gra nam daje taką próbę i potem wyrzucamy setki grzybów na tego przeciwnika i już nie możemy tego powtórzyć i nie możemy go pokonać.
Ale pech, no już wolałbym tego nie widzieć tak naprawdę, niż widzieć właśnie taką bliską próbę. No ale trudno, dobra, no jeszcze 30 grzybków. Może jakoś uda się, może coś podziałamy i uda się jakoś, tak jak mówię, jeszcze zaskoczyć, no ale nie wydaje mi się. No kurde, jest nie do pokonania ten klocek. Wojownik, no to jest właśnie wojownik w strefie mroku, to wcale nie jest takie proste. 2, 1, 0. Koniec. I tak jeszcze o jednego za dużo grzybka. No ale dobra, no tak to wygląda. No wieże zamknęliśmy, wbiliśmy dwa levelki chyba, który mieliśmy, 321, więc dwa levelki wbite, także nie jest źle. Możemy sobie tutaj jeszcze założyć ekwipunek do awki. Odbierzemy sobie te 45 wehikułu i klikamy ulepsz wehikuł, żeby on nam już leciał na kolejne poziomy. Wracamy sobie na swój ekwipunek normalny, dajemy jeszcze w inteligencję, no i dobra, i tak naprawdę tyle. Obejrzymy na szybko jeszcze walki, strefa mroku, licho piekielne. Barbar, no nie za wiele, Maguś sporo, 78 milionów, no Kunegunda dość dużo mu zabrała, prawie, tam było 78, tak, to ona mu zabrała 20, prawie 30 powiedzmy. O ile dobrze widziałem. Dobra, wróżek Henryk. Tutaj Barbar, no nie za wiele, chociaż dał kryta, więc spoko. Maguś dwa kryty, więc też naprawdę fajna próba. Kunegunda tutaj zwykły. Teraz krytyk, no i zeszła na dwa ciosy. Z naszej strony krytyk, kolejny krytyk. No i znowu krytyk, trzy krytyki z naszej strony, a i tak zobaczcie, że troszkę nas tu obił. Dobra, lecimy dalej, Smolder to jest Maguś, więc powinno to być, to pójść dość szybko. Jak widzicie, no niby mag, ale nie bije nas tu wcale jakoś nie wiadomo jak mocno. No i te nasze krytyki, mówię, no ten trener z naszej strony naprawdę daje dużo. To jest właśnie to, że wracając do tej próby, do tego majciarza tam, Dymika, o ile dobrze wiem, on się tak nazywa. Dymik Majciarz, tak dokładnie, Dymik Majciarz, to jest właśnie to, że jeżeli byśmy mieli lepszą broń, no to on by padł na pewno. No, że mamy taką broń, jaką mamy, no to wcale to nie jest takie oczywiste i wcale to, no po prostu zepsuliśmy sobie, nie? Ta próba z lepszą bronią wypadła, no ale mówię, na ten moment ja tutaj nie chcę jeszcze broni żadnej szukać, nic nie chcę wymieniać, wtrzymam się do weekendu, zobaczę jak to będzie wyglądać i tyle tak naprawdę. No i tutaj zobaczcie, mocny krytyk z jego strony i tak naprawdę jednym ciosem mógłbym nas teraz zabić, no ale teraz wjeżdżają uniki, czyli to co najlepsze w druidzie, w masce kota, no i same krytyki z naszej strony, 18 milionów, znowu 18. No i udało się go pokonać. Hurdurgrid, czyli też mimo że tutaj bije rózgą, no to jak widzicie też blokuje, także jest taki wielozadaniowy. No ale okej, tego nie będziemy oglądać, bo to będzie trwało dość długo. Teraz tutaj Tora, no to tak samo, tutaj nie za wiele mu bijemy. On zgaduje, że nam też nie będzie jakoś dużo bił, chociaż no na razie to nas nie może uderzyć wcale, bo unikamy co chwilę. Tak więc spoko, cyk, cyk. Znowu, no nie może nas w ogóle uderzyć. Co jest? Czy to będzie próba bez otrzymania żadnego ciosu? Kolejny unik, krytyk, znowu unik. To ciekawe w sumie. O dobra, teraz nas uderzył. No troszkę, o teraz dopiero zablokował pierwszy raz. Troszkę nam tutaj bije jednym hitem. No ale jak widzicie, my tymi unikami robimy robotę. No i teraz jeden cios i tak naprawdę byśmy zginęli. No ale nie damy sobie pewnie zadać tego ciosu. Dokładnie, krytyk i pokonany. I teraz Raszplunka, czyli wieża. Tutaj Barbar nie za wiele, 149 milionów. Maguś dość sporo, 117 milionów. No i Kunegunda praktycznie nic nie zrobiła, 15 milionów zabrała. No i tutaj już nasza w tym głowa, żeby ją właśnie pokonać. No ale grunt, że się udało. Okej, odznaczamy to wszystko, bo obejrzeliśmy. I tyle, ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie i w przypiętym komentarzu, subskrypcję z dzwoneczkiem przede wszystkim zostawiajcie i piszcie w komentarzu, czy będziecie grać na nowym serwerze i generalnie jak tam wam idzie gierka, bo też na pewno fajnie poczytać sobie takie doświadczenia innych właśnie z tej gry. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!